Chiny. Włochy. Hiszpania. No sama nie wiem. Miliony kierunków, tysiące atrakcji, setki spraw i dziesiątki niezbędnych dokumentów. Akcja, ślub za granicą. Jak to zorganizować? Oby szybko i prosto. Wyobraźnia i budżet. Tyle od nas. Resztą zajmie się Wiktoria z firmy Wiktoria Travel. Marzy nam się ślub za granicą. Od czego należy zacząć? Należy zacząć od marzeń. Aha. W momencie, kiedy pary do nas dzwonią, najpierw zaczynamy pytać, czy chcą pojechać sami na ślub za granicą, czy z gośćmi, o jakim kierunku myśleli, w jakim miesiącu. A potem prosimy pannę młodą, żeby zamknęła oczy i opowiedziała, jak wygląda ten dzień. Czyli to kobieta marzy, a mężczyzna? Mężczyzna już się oświadczył, w związku z tym jego wymarzona kobieta, gdziekolwiek zostanie jego żoną, to będzie szczęśliwy. No i teraz dziewczyny sobie myślą o tym cudownym dniu i najczęściej wybierają jaki kierunek? Najczęściej właśnie zaczynają opowiadać, że widzą siebie na przykład na plaży. I wtedy zaczynamy pytać, czy jest to na piasku, czy na klifie. Nie, no oczywiście, że na klifie. I od razu wiemy, jaki kierunek, gdzie są klify, na których można wziąć ślub. Jeżeli panna młoda mówi, nie, na plaży to potem na sesję, a ten ślub w ogrodzie, żeby było dużo kwiatów, to też wiemy, jaki kierunek zaproponować. Najpopularniejsze kierunki w Europie to? Zwykle Cypr, aha, dlatego że jest to Wyspa Miłości. W związku z tym, jak kobiety myślą o takim miejscu, gdzie powierzyć swoje marzenia, to często myślą o Cyprze. Dużo zależy też od budżetu. Jeżeli jadą na przykład goście, to pytamy, czy budżet ma być dosyć niski, czy wyższy. Jeżeli niski, to Grecja. Grecja króluje, Polacy kochają Grecję, kochają greckie jedzenie, w związku z tym wtedy jest to Grecja. Ile taki ślub w Europie mniej więcej kosztuje? Najtańsze pakiety ślubne, na które składają się przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, pakiet ślubny, wszystkie dokumenty, zaczynają się już od 8,5 tysiąca za parę. A jeżeli para młoda chciałaby zabrać ze sobą rodzinę, to zazwyczaj ile to jest osób? Czasami para młoda zabiera tylko ze sobą dwójkę najbliższych przyjaciół, którzy zostają świadkami, ale nie muszą, dlatego że jeżeli nie pojadą z nimi, to my świadków zapewnimy. A jeżeli jest to... Jak to zapewnicie? Mamy takich specjalnych świadków, którzy są na różnych destynacjach, że w momencie, kiedy para młoda chce tylko sobie obiecać, mogą pojechać sami, a nasi świadkowie będą pełnić rolę osób, które podpiszą dokument. Czyli tak naprawdę to obniża koszty, zdecydowanie. A czy jest też tak, że macie takich księży, na przykład Polaków, którzy w różnych miejscach na świecie są w stanie udzielić ślubu? Tak, mamy polskich księży w bardzo wielu destynacjach, zarówno w Europie, jak i w częściach bardziej egzotycznych, na przykład na Mauritiusie, w paru innych miejscach również. A czy takie śluby na plaży to mogą być śluby kościelne? Wszystko zależy od tego, w jakim miejscu się odbywają. Dlatego, że żeby ślub był ślubem kościelnym, to zwykle musi być udzielony w kościele. Ale mamy takie destynacje, gdzie te kościółki są w pięknej scenerii. Czasami też pary młode chcą wziąć tylko ślub cywilny i wtedy biorą ślub cywilny na plaży. A czasami chcą wziąć ślub w kościele, żeby się skupić, żeby przysięgę kościelną odbyć w skupieniu, a potem drugi ślub cywilny już mają na plaży, gdzie są piękne zdjęcia, gdzie to jest takie miłe, uroczyste, ale zupełnie w innym stylu. A czy zdarzają się takie pary, które biorą ze sobą naprawdę bardzo wielu gości, czy raczej ta wizja ślubu poza granicami Polski od razu oznacza, że ucinamy liczbę gości do minimum? Niestety nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, ponieważ rzeczywiście zdarzają się pary, które jadą same, ale zdarzają się również pary, które biorą 30 gości, 100 gości. Czasami są to wielkie śluby z fajerwerkami, ze sztucznymi ogniami, z pięknymi fotelami na plaży, więc potrafią to być przepiękne, bajkowe wesela. Czy para może sobie wziąć ślub w każdym miejscu na świecie, czy tylko w określonych przez Was destynacjach?
Mam oczywiście kilkadziesiąt kierunków już w tej chwili sprawdzonych, ale zawsze zachęcamy parę, żeby zamarzyła. Aha. Jeżeli jest to kierunek, gdzie można wziąć legalny ślub, to my go zrealizujemy. Czasami są kraje, gdzie na przykład nie mogą wziąć obcokrajowcy ślubu, jeżeli nie mieszkają przynajmniej 30 dni. W związku z tym jest to prawnie utrudnione, a w większości krajów jest to możliwe. Czy Wy zajmujecie się całą tą papierkową robotą? Możemy zorganizować większość papierkowej roboty. Nie pójdziemy za parę młodą do urzędu, bo muszą poprosić dokumenty sami. Ale jeżeli chcą, żebyśmy zajęli się tłumaczeniem, apostille, każdą częścią pozostałą, to tak możemy się tym zająć. Czy każdy ślub organizowany przez Was w różnych miejscach na świecie jest później ważny w Polsce? Jeżeli para bierze ślub cywilny, to tak. Niektóre pary biorą ślub symboliczny, bądź też humanistyczny, czyli taki ślub, który nie ma mocy sprawczej. Jeżeli to jest ślub cywilny, to tak, po transkrypcji aktu jest on legalny w Polsce. Czyli to, co trzeba zrobić, jak już się otrzyma taki akt ślubny, to trzeba go przetłumaczyć, albo my możemy go przetłumaczyć, i potem para młoda udaje się do urzędu, gdzie urzędnik wpisuje taki akt ślubny do polskich ksiąg. A co z tortem, dekoracją, makijażem, muzyką? Kto się tym zajmuje? Kto nad tym czuwa? Tam na miejscu każda para jest pod opieką konsultantki ślubnej, która jeszcze przed samym ślubem spotyka się z parą i jeszcze raz idzie przez cały scenariusz. Ponieważ my tutaj w Polsce już ustalamy, co para młoda sobie życzy, a czasami po przylocie para młoda nagle stwierdza, że ona jednak by chciała w innym miejscu, bo widząc to na żywo, mieliśmy kilkakrotnie taką sytuację, że pana młoda chciała na plaży i koniecznie na plaży, po czym jak przyjechała, stwierdziła, że jednak ten ogród jest taki piękny, że chciałaby w ogrodzie. W związku z tym w miarę możliwości zmieniamy to w ostatniej chwili, albo nagle panna młoda widzi jakiś piękny kwiat i mówi, że te kwiaty chciałaby mieć we włosach. W związku z tym zawsze konsultantka się z nią spotyka i od nowa o tym opowiada. Powiedziałyśmy sobie o kierunkach w Europie, a teraz interesują mnie te egzotyczne, światowe destynacje. Zdecydowanie faworytem jest Zanzibar i Bali. Dlaczego tam? Dlatego, że są to kierunki egzotyczne, piękne, a jednocześnie są wygodne przeloty i są również bardzo ciekawe możliwości aranżacji. Czyli na przykład mogą być to Masajowie, którzy prowadzą parę młodą do ślubu. A w przypadku Bali, na przykład, są to balijskie dziewczynki pięknie ubrane w takie duże zdobienia i jeszcze sypią kwiatki, więc wygląda to bardzo malowniczo. Piękna oprawa, na tym młodym parom bardzo zależy. Na co jeszcze, oprócz takich detali, oni zwracają uwagę? Na początku zawsze zwracają uwagę na to, czy ślub będzie na pewno legalny. W związku z tym ustalamy, że jeżeli ma być to ślub cywilny, to tak, jeżeli symboliczny, to nie. Tu bardzo często pary młode od razu mówią, że cywilny i 90% naszych ślubów to są śluby cywilne. Druga rzecz, pytają, jak dużo trzeba będzie zgromadzić dokumentów. I to też wtedy bardzo często jest wybranie kierunku pod względem dokumentów, bo jeżeli ktoś ma dużo czasu, rok, to spokojnie zgromadzi dużo dokumentów i wtedy możemy wybierać wśród wielu kierunków. A jeżeli jest to mało czasu, to my proponujemy te kierunki, gdzie jest bardzo mało dokumentów albo gdzie można bardzo szybko wziąć ślub. To jak się kreują ceny tego ślubu na Bali czy Zanzibarze? Takie śluby, ku zaskoczeniu, wcale nie są dużo droższe od tych ślubów w Europie, ponieważ o ile w Europie jest to 8,5, 10, 15 tysięcy za parę, to śluby egzotyczne zaczynają się już od 18, 20 tysięcy za parę. W związku z tym, jeżeli para młoda leci sama, bez gości, w związku z tym nie musi myśleć o tym, że za wiele osób musi zapłacić, zwykle wybiera ślub egzotyczny. A ile czasu para jest w danym miejscu? Czy tylko przylatują, ślub i na drugi dzień wylot? Te ceny, o których mówiłam, dotyczą tygodniowego pobytu, ale ponieważ my zarówno mamy takie gotowe pakiety na czarterach, jak też szyjemy na miarę, może być to 7, 8, 9, 10, najdłużej para młoda chyba była 21 dni. Ale jak teraz mi o tym mówisz, to tak sobie myślę, że to jest takie swoiste dwa w jednym, że to jest i ślub, i jakby podróż poślubna razem. Zdecydowanie. Wiele par młodych bierze taki ślub, ponieważ mówi, że i tak chce pojechać w podróż poślubną, a ten papierek jest dla nich nieważny. W związku z tym tam przy okazji
podpisują ten papierek, aha, a tak naprawdę jadą w podróż poślubną, żeby się sobą nacieszyć. A z jakim wyprzedzeniem para powinna się do Was zgłosić, żeby załatwić wszystko na tip-top? Zwykle zachęcamy, żeby to był rok wcześniej, ponieważ najpierw mamy czas na porozmawianie, w ogóle jaki kierunek, jakie dokumenty, ale zdarzają się pary, które zgłaszają się do nas spontanicznie, mówią: dzień dobry, chcielibyśmy wziąć ślub kiedy już, to znaczy kiedy już, no tak za miesiąc. No i to też jest możliwe, nie na wszystkich kierunkach, bo na niektórych trzeba 3 miesiące wcześniej, ale mieliśmy nawet taki ślub, który zorganizowaliśmy w ciągu 2 tygodni. Bardzo się cieszę, że przyszłaś. Opowiedziałaś Wiktorii o tym wszystkim, co wiąże się ze ślubem za granicą. Bardzo dużo panien młodych do mnie pisze i pyta o to, czy to jest trudne i jak sobie z tym poradzić. Teraz mam nadzieję, że będą znały odpowiedzi na bardzo wiele swoich pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za rozmowę.